Ten ma 1-2? No nie. 1-2. Brother, 1-2 to ja mogę w golfie swoim mogę mieć. Dzień dobry, witam. To kolejny dzień piękny na serwerze For Life i dzisiaj pojechaliśmy do Cyganów, żeby sprawdzić samochody do kupienia, bo fajnie byłoby w końcu kupić jakiś samochód tak naprawdę. A przypomnę tylko na początku, jeżeli wam się ta seria podoba i chcecie jej więcej, to zostawcie proszę o łapkę, komentarz i będziemy wiedzieć, że warto po prostu to kontynuować. I wpadnijcie na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki macie jak zwykle w opisie pod jak filmem. Jak to jest samo jestem, nie? Żeby nie było. Dokładnie. No Bartek ten też jest fajny. Ten fajny? To se kup. Idealnie Bartek, stać cię, 10 800. Czy trzeba mieć kasę przy sobie, czy na koncie? Chyba przy sobie. Okej, to ten całkiem nieźle wygląda, bo nie jest obity. 10 tysięcy... A za ile ty chciałeś samochód kupić? Nie wiem... Taka bieda wersja... No ty, a na skuter kupię. Trzeba mieć uprawnienia A? No tak. No chyba nie, no na skuter nie potrzebuje przecież A uprawnień. Zwykły. To kup, sprawdź. A ja bym kupił jakiś inny samochód. Jakby te samochody nie były poniszczone, to bym je kupił, nie? No ale są poniszczone i... trochę ten... O, i dzięki dla chłopaków, dla Nexona i drugiego kolegi, dla Wakura za... Tak, dla Wakura za przejażdżkę, bo nas podwieźli tutaj. Raz kolejny. No cóż. No, wiesz, no na piękne oczy, no czasem można, nie? Ja mam w tym momencie... O, tutaj jest tylko maska zniszczona. No maskę przecież można naprawić, nie? No tak. 14 tysięcy. Dobra, to nie wiem, czy mnie stać. Nie, no ja mam z 13 koła. Ogólnie chciałbym powiedzieć tylko, że Bartek, o już wam pokazuję. Bartek ma 410 LP już. Kumacie to? On dzisiaj zdobył w tym samym czasie co ja 100 punktów life pointsów, gdzie ja zdobyłem może 30. Na tej samej robocie. On 100 zdobył. Kumacie to? Jaka jest różnica w zarabianiu punktów przez Bartka przeze mnie? Ja mam 100 ledwo. Ale o co chodzi? Ja mam ledwo 100 life pointsów, a dosłownie wiecie, wykonywałem podobną robotę jak on. Ale to tylko paczki po prostu, co samo to wpada? To jest jakieś straszne, to jest dziwne. No bobcat, taki bobkacik też ładny. Tutaj kurczę, jakiś samochód. Panie, bo ja nie wiem, czy on jest dobry, czy niedobry, ja go kupię. Ja skapudę. Ja wiem, że w sumie tryhardy powiedzą, że o, wybrałeś i tak zły samochód, ale w sumie mnie to mało trochę obchodzi, bo ja to zawsze też wspominam, że tryhardowe takie metody czy coś to aż tak... To nie jest to, czego ja szukam. Ja szukam raczej, żeby się pobawić, żeby pograć, wiecie, poodkrywać rzeczy, więc... No, gdyby on miał silnik 1.6. Dobra, Nexon ciekawe rzeczy pisze na PW, a później napisał, dobra, nie tu. No okej, okej, dobra. Ja się wstrzymam z samochodem. Chyba, że ten ma. A ten chyba nie jest na sprzedaż. Kurde, ładny. No właśnie, dobrze wyglądał, nie? Za dobrze. Tak, ale to ktoś u Cyganów trzyma samochód? Co jest? No może nie jesteś na domu. Ale widzicie, Bartek taki jest, a ja poprosiłem Bartka, skoro już tryhardujesz tę grę i zarabiasz więcej, kup jakiś fajny, tani nawet pojazd, jakikolwiek tani pojazd u Cyganów, żeśmy mogli jeździć. Wcześniej mówiłem, a ty mówisz nie, bo szukam tylko jednego fajnego i ja powiedziałem to co, za 2 miesiące kupisz, jak już ci się pojawi fajny, jak będziesz miał 300 tysięcy, to wtedy kupisz. No patrz, powiedziałeś, że ten ci się podoba. Jest faktycznie, nie jest obity, jest w twoim kolorze, gdyby nie był różowy, może tym go kupił nawet, powiem ci. No, przemalować go sobie, że tu. Ale to mówię, żebyś ty kupił po prostu. Ale powiedziałeś, że ci się podoba. No ale no, ile ty chcesz wydać na samochód? Jak ludzie pisali, że 25 na podstawowy. A u Cygana możesz kupić za dychę, no chłopie. Masz te pieniądze po coś. No ale nie wiem, czy będzie fajnie. No widzisz, ty nie kupisz, a ja zaraz kupię jakieś gówno w takim razie, żeby mieć po prostu samochód do jeżdżenia, bo już stwierdziłem, że muszę mieć, jakikolwiek samochód. To nie, wiesz, nie bierz na próbę. Ja wezmę jakikolwiek zaraz samochód, kupię faktycznie tylko po to, żeby mieć czym jeździć, tak naprawdę. Ja to trochę liczę. Że móc się poruszać. No ja wiem, że ty na to liczysz, bo ty jesteś takim zachłannym pastuchem po prostu, nie? A wcale nie zachłannym. Ja się zastanawiam nad bobcatem, czy by sobie nie kupić. 10 tysięcy, przebieg 73 koła, benzynowy, stan ogumienia przeciętny. All wheels drive, także chyba kupię tego bobcata. Cygan Montgomery sprzedaje. Bobcat 1.6 silnik.
Może kupię, dokładnie, będzie na robotę idealny, nie? Na robotę, tak. Wiecie, nie chodzi o to, żeby się lansować tym samochodem czy coś. Chodzi, jak że na robotę był. Ten jeszcze się nad tym zastanawiam, chociaż to jest 1.4 silnik. Dobra, a 1.6 jeszcze coś innego ma, oprócz tego Bobcata. Ten ma 1.2? No nie. 1.2? Brother, 1.2 to ja mogę w swoim motocyklu mieć. Nie motocyklu, w Golfie swoim mogę mieć. Ma 1.4 ten, Sunrise. Sunrise w sensie, tak? Tak, Sunrise, no się mówię. Sunrise, okej. No te mają pewnie z 1.6, chociaż ten Bobcat ma 1.6. No ale to Bobcat musi mieć pewnie, bo to musi być mocniejsza maszyna. On ma nie 1.6, które będzie robiło szybką robotę. Ten 1.2, ludzie mi pisają, kup za 10 koła, już 1.6 silnik jest na pewno, albo nawet taniej. No to wiecie, jak mamy szukać po miliona, w milionach miejsc, to już wolę kupić jeden. Ale wiesz, i od 1.6, a może silnik sobie ulepszać jakby. A nie można po prostu w ogóle wymienić silnika w tej grze? Można, ale chyba 1.2 nie można. Jeden chyba trzeba, 1.4. A czemu nie? Nie wiem, tak na YouTubie było. Aha. No dobra. No to skoro nie wiesz, to idealnie. No dawni mordę? Okay. Kup pojazd może. Dobra, kupię tego Bobcata, bo wygląda w miarę okej, okay, sprawnie wygląda. Ma trochę drzwi rozwalone, co prawda, ale przynajmniej byłoby się czym poruszać, jest niebieski. No więc... to co? Pierwszy pojazd mój. Na własność. Nie posiadasz tyle gotówki, a w gotówce trzeba, czekaj. Tu bankomat był gdzieś. Kupić ci go? No nie, no ja sobie go kupię. Ponoć 15 koła za kluczyki trzeba dołożyć jeszcze. Więc kluczyki byłyby droższe niż ten pojazd cały. Wiecie, pierwszy pojazd, no... może taki być, nie? Ja zakładam, że nie musi być najlepszy. Dobra, wypłata, gotówki, ile on tam kosztował, Bartek? 11 koła sobie wyciągnę. No, 10 coś się kosztował. No i co, zostało mi 5 tysięcy na koncie. To znaczy na mieszkanie jeszcze. Kup pojazd, no dobra, ale może teraz będę więcej zarabiał. Kup pojazd, 10 700. Aby potwierdzić zakup, wpisz poniższy kod. Dobra, zatwierdź. Dobra, kupiłem! Zakupiłeś pojazd Bobcat za kwotę 10 707. Bartku, to jest pierwszy pojazd, który posiadam, więc mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Uruchom silnik, spuść ręczny, włącz światła mijania. Kurczę, teraz tyle, ale teraz tyle rzeczy trzeba uważać, na tyle rzeczy. Łącznie z jakimś paliwem, czy z czymś, spuść ręczny, włącz światła mijania. Aha, były włączone przecież. Dlatego dalej będę ludzi wykorzystywał, żeby mnie podwieźli. Zablokuj zamek, okej, okay. Już nie wysiądziesz. Aha, no to dobrze w sumie, no. No dobra, i teraz gdzie jedziemy? Na jakąś robotę chyba, nie? By się przydało podjechać. Tylko my jesteśmy tak, tu. Ty, sprawdź może kasynko. Mówiłeś, że masz ochotę podjechać, jak będziemy już w stanie jechać. Ale ten, tylko miałem pieniądze na samochód zostawić. No ale przecież nie musisz dużo wydawać. Ja wydałem na samochód, Bartek, będę nas woził. Powiedziałeś, że jak będziemy mieli samochód, to jedziemy do kasynka, bo chcesz wydać przynajmniej 1000. Sam tak mówiłeś jeszcze dzisiaj. Więc jedziemy, Bartek, do kasynka na odcinku, jako że wydałem 10 kafli, a ty nie wydałeś nic, a wozisz dupę ze mną, no to wiesz, będę cię będę cię po prostu jak taksi kasował na każdy kilometr, chłopie. Ale kasy szkoda na kasynko. Dopiero wczoraj mówiłeś, ale jak znajdziemy samochód i będziemy nie mogli do kasyna pojechać, to pojedziemy. Nie sam ma tak woda, mówiłeś, nie ma chłopie, no. Nie ma wody, nie ma dowoda. Chłopie, sam tak mówił, proszę państwa. Dobra, freeway entrance. No dobra, ale ty czekaj. To chyba, że pojechałeś. Nie, no tu jest entrance. Ale to co, jest jedno ja nie rozumiem tego, czekajcie. Jak ja mam pojechać, żeby jechać w lewo? Lewo, no to chyba... Tu pojadę w prawo. Tam jest zjazd autostrady. No, wjazd w lewo na autostradę. No to w prawo jedzie, jakoś chyba musi szukać. No właśnie, tego. Powinienem wjechać jakby tu w lewo i tam, nie, tam pojadę. Dobra, jedź pod prąd, nikt się nie dowie. Tu chyba po prostu jak pojadę, nie? Tędy, w sensie. Tak w sensie no, tędy to, chyba o to właśnie mi chodziło, no dokładnie tak. Przecież to zakręca, więc to jedzie w drugim kierunku.
No tak, właśnie o tym chodziło. Meltdown był. Ogarnij jazdę. O. No dobra, jedziemy. Trzeba tutaj się znowu przyzwyczaić do tego ruchu drogowego w GTA San Andreas, bo nie chcemy, żeby, wiesz, pierwszy kupiony samochód mi odholowali zaraz, albo policja zgarnęła mi prawko, bo już ostatnio było blisko. Teraz, skoro było blisko, teraz pora na... Ostatnio już była sytuacja z policją, no to może tajniak jakiś siedział i wiesz, tam mierzy prędkość samochodów. Szkoda, że tutaj nie ma, wiesz czego to szkoda, że nie ma? Licznika, ile można jechać maksymalnie, maksymalnej prędkości pokazanej, tak jak na kursie. A ja ci powiem, że wczoraj jak sobie grałem bez ciebie, to widziałem jak policjant suszył. Miał normalnie suszareczkę i sobie suszył, nie? No, no dokładnie tak, suszą tutaj. Ale spokojnie to wyglądało, tak realistycznie. Czekaj, bo zjazd w lewo jest tutaj, tak? Dobra. Znowu. Auto będzie do wygrania w kasynie. Z czemu tu samochód stoi? No może będzie, Bartek, samochód w kasynie do wygrania, no nigdy nie wiemy. Nie? Co tam nam kasyno przyniesie. A, w ogóle widziałem komentarz, który się odnosił do tego. O, był taki komentarz miły, zabawny. Jakby naprawdę, wiecie, my mamy bekę, czy RPS nazwiemy serwer, czy RPG, przecież my to w dupie kompletnie mamy. Był jakiś, że o, cały czat ma z ciebie bekę, no chłopie, co ja mam 15 lat, żeby się przyjmować, co jakieś randomy inne 15-letnie w internecie na serwerze MTA mają bekę na czacie? Gościu, przecież ja sobie przychodzę chwilę pograć, troszeczkę tego czasu wykorzystać, coś fajnego zrobić, jakiś fajny filmik na YouTubika i tyle. A nie się będę przyjmował, co jakieś typy po prostu se na czacie piszą. Przecież ja sobie bekę kręcę, to nic na poważnie. Nie? Albo widziałem jakieś komentarze typu punktujące ten serwer, że dlaczego grasz na tym serwerze. Ale ja się spodziewałem takich komentarzy, bo zawsze jest w takich momentach, jak nagrywasz jeden serwer, że ci ludzie z drugiego serwera będą pisać inne rzeczy. A co ty chcesz tu? Zobaczcie sobie autka. Aha. To jest, o. A to może byś mi powiedział wcześniej, to bym mógł zjechać wcześniej. Aha, co powiedziałeś? Aha, czekaj. O, co, na kurde, nie, dobra. Bartku, na środku drogi się nie zatrzymujemy. Zamknąłbyś te drzwi. Pani zamknąłem? A co? No nie. Grozi odholowaniem zakaz parkowania. To gdzie tu się parkuje niby, ty? Nie, dobra, idziemy stąd. Dawaj, szybko, bo to tu jest kiss and ride, Bartek. To już jest wyższa klasa. Aha. Nie mogę otworzyć drzwi. Dobra, już cię odblokowuję. No już, bo ci za chwilę auto rozwalę do końca. Dobra, wchodź, bo cię zgłoszę na policję. Jesteśmy obok komisariatu. No, ale też właśnie widziałem, że część komentarzy od jakichś ludzi chyba prawdopodobnie, którzy są konkurencją najzwyczajniej w świecie. No co, no gram na tym, jest najpopularniejszy. Ktoś napisał w tym komentarzu, że ja nie rozumiem, jak ludzie mogą grać na tym serwerze, skoro jest taki do dupy. No zapewne, jeżeli ludzie grają na tym serwerze, to widocznie to, co napisał ten ktoś, no nie jest prawdą, nie? Albo po prostu on ma tylko i wyłącznie takie odczucia, ale ludzie odbierają ten serwer widocznie inaczej, nie? Jest też taka szansa. No, no tak, no właśnie o tym mówię, że no to, że tobie się nie podoba, to o niczym nie świadczy, bo o jakości serwera na ten moment, czy o jakimś rozreklamowaniu raczej niż samej jakości, świadczy raczej to, że to jest cały czas najpopularniejszy serwer od rana do wieczora praktycznie, nie? Chociaż były tam momenty rano, że więcej osób było chyba. Przez chwilę na Santori, ale to tylko przez chwilę chyba rano, jak dzisiaj sprawdzałem. Ale projekt RPG gdzieś tam niżej jeszcze jest. Nie wiem jeszcze jakie są serwery, ale tylko te widziałem, więc faktycznie. No wiecie, no dajcie ludziom grać po prostu sobie w gierkę, nie? To jest tylko odcinek, też nie bierzcie tego wszystkiego na poważnie. Większość rzeczy, które tutaj gdzieś omawiamy, to są jakieś żarty, czy sobie po prostu jaja robimy. Jajcujemy dosłownie, także wiecie, kij jest dupy i... Ale każdy wie, że Fora jest najlepszym serwerem, także tam dupa cicho ludzi. Dobra, zjeżdżam. O, tu nie jest parking, kurczę pieczone. Tutaj się zjadę, zaparkuję już dalej, niech będzie. Ale fajna furka to z tyłu, kupiłbym taką. W sumie ty, bo ja mam dostęp do jakiejś furki jeszcze. Dobra, zgaś silnik, wyłącz światła, zaciągnij hamulec ręczny. Mogę jakoś zablokować z zewnątrz samochód, żeby nikt nie wsiadł, czy coś takiego? Ja nie wiem. A spróbuj wejść do tego mojego samochodu.
Nie posiadasz kluczy tego pojazdu. No i prawidłowo. No proszę państwa, a możecie mi powiedzieć, gdzie są jeszcze te garaże, w których się parkuje, bo będę musiał przecież coś zrobić z tym samochodem, nie? No tak, na ulicy i tyle. Ale nic ci nie ukradnie. No właśnie pytanie, czy na przykład tutaj można długo parkować, nie? Też jak długo mogę parkować w tym miejscu, to jest moje pytanie. No na kasynka. Mi się wydaje, że to jest parking do kasynka, bo tu wszyscy parkują. Tego złomo będę patrzył cały czas. Więc też chodźmy, sprawdźmy. Co tu jest za opis? Tutaj znajduje się kasyno, możesz tutaj wygrać lub przegrać pieniądze. No, to niezły opis. Przegrać. Niezły opis. Kasyno Las Venturas. Jaka proszę jest państwa. Jaka nagroda główna jest? Nagroda główna. Jaka nagroda główna, Bartek? Nie, jakoś to powinno być wystawa. A nagroda tak główna czego? Kasyna. No ale co przez to rozumiesz? Wytłumacz mi, no, proszę cię, bo ja cię nie rozumiem. Jeżeli taka loteria by na przykład była, jeżeli wygrać, wygra, to... No dobra, ale pytanie, czy jest taka loteria? No właśnie, szukam. To a czemu zakładasz, że musi być taka loteria? Bo musi i koniec tematu. Bo wchodzisz do GTA Online i widzisz koło fortuny. Tak, tak. Dobra, to jest zablokowane. Na ręki bandyta. Kurczę, pieczone, dobra. Nie! Dawaj, Bartek, no! 1000 mówiłeś, że do tego masz. Wyślij mi piątaka za jazdę. 50, to zagram za 50 od razu. Ukośnik, daj pieniądze! Czekaj, ukośnik, daj pieniądze, już ci podaję ID. Ukośnik, daj pieniądze, 81, tak? 50? Nieraz załatwiałem ci przejażdżkę, także masz za to darmo. To ja ci załatwiam przejażdżkę cały czas, ja chłopie. Cały czas, no. Nie cały czas, o czas do czasu. Cały czas, Bartek. Dobra, dawaj 5 dyszek, gościu. No, jestem biedny. Daj pieniądze, 5 dych. Jestem biedny. 10 tysięcy, to nie jest śmieszne, no 10 tysięcy właśnie wydałem, chłopie. No, a ty tryhardujesz, masz kilkanaście tysięcy. Na naszą ale dwójkę wydałem. A ludzie pisali, że Bartek się złożył na samochód, jak i tak cały czas jeździ na krzywy ryj. Dobra, wyślij 5 tych, Bartek. No Jezu, 50 zł nie wyślesz? Dobra, będziesz miał na... Widzicie? On taki właśnie jest. Jak to się tam? Daj kasę? Daj kasę, tak. Daj kasę. Nawet ci za przejazd dałem wczoraj. 81. Masz ty. Jeszcze nie grałem. Ale zaraz. Kompce. Spróbuję. Powiedział! Powiedział! No wydałem 10700 na samochód. Dostałeś stówę na ten. Na benzynę masz. Na benzynę będziesz miał. Dzięki też, powodzenia. Oby same wygrane. Dobra. Idziemy na maszynę. Jednoręki bandyta. Za ile się stawka 100 PLN? O, idealnie! Idealnie ten pieniądz dałem. Bo pewnie sprawdziłeś. Nie. To był totalny strzał. Bartek, no ale ty miałeś tysiaka wydać w kasynie. Sam mówiłeś. Sam mówiłeś, Bartek, że tysiaka wydajesz w kasynie. Gdzie są jeszcze jakieś maszyny? Są tylko te na początku? Czekaj. A jakiś co właśnie... A właśnie jakiś... No, jakiś blackjack byłby fajny, szczerze, żeby zagrać. Albo jakąś ruletę. Czekaj, no sprawdźmy, czy jeszcze czegoś nie ma. Tak się widzowie żyje, plus stuwa za darmo, nie? Ostatnia, jaką dostałeś ode mnie? Stuwa za każdą jazdę, Bartek. Dobra, nie, po tym odcinku kupuję samochód, nie będzie na mnie. No i zamiast kupić przed tym odcinkiem samochód... Ale nie wiedziałem, jaki będziesz łasy na kasę. Ty łasy na kasę, powiedział ten, co nie chciał kupić, a mówił, że kupi. Żeśmy jeździli, a może się złoży. Dobra, chodź, no zagraj na tej maszynie, Bartek, dobra, chociaż raz. Dobra, już, masz, co wygrasz? Bandyta, dawaj. Jabłuszko. Truskaweczka. I bar. Wygrałem gówno. Jeszcze raz. Dobra. Graj. Let's go! Dawaj. 7-7 bar! Kurde, tym razem się nie udało. Panem? Dobra, kolejnym razem. Już prawie, byłem blisko. Dawaj, graj. Nie da się! Let's go! To jest oszustwo! Jest wisienka, bar! Kurczę, to blisko! Jeden do dołu i bym miał dwa jackpoty.
Dobra, graj, jeszcze raz. Boże, dawaj, jaka... dawaj, dawaj. Cytrynka, jabłuszko i czereśnie. Nie mogą grać w GTA 5, to przynajmniej w MTA pograć. Ile? Wygrał, ile? Chłop. 6 tysięcy. Ja też chcę. Dobra, ja wychodzę. Ja dalej gram. A przed chwilą miał problem, że stówę rzucić na automat, a teraz będzie grał. No nie mogę. Dobra, kurde, uzależniony typie. To wrócę. No i tak właśnie ludzie nie robimy ogólnie, żeby nie wejść w uzależnienie. To jest bardzo niefajna rzecz ogólnie, nie polecam. Ale skąd tu jest tyle samochodów, jak nikogo w kasynie nie ma praktycznie, oprócz nas i typka jednego? Może dzisiaj mają domki w okolicy? Nie wiem. To niech se pod domem parkują, a nie tu. A tu jest jakiś złoty samochód, ty. Znacznik złotego samochodu, może sobie przejdziemy. Jest jakieś przejście dla pieszych, nie widzę. Przejdźmy sobie szybko. Tu jest jakiś golden car. Widzę w tym miejscu. O co tu chodzi? No to jest jakiś parking premium. Miejsce zarezerwowane dla pracowników Gold Car Leasing. O ciekawe. Tutaj wystawiane są pojazdy z Gold Car Leasing. O, no to jest akurat niefajna informacja. Dobra, proszę państwa, ja myślę, że w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Dzisiaj udało się kupić samochód i przegrać trochę kaski w kasynie, ale to jest tylko gra komputerowa, pamiętajcie, to nie ma nic wspólnego z prawdziwością i prawdziwymi pieniędzmi. Prawdziwe kasyno zawsze wygrywa, więc to jest taka lekcja, żeby nie grać w kasynie. Pozdro.